Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest gra Smite. Moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie Jousta 3v3. Będzie to gra Ozyrysem. Ze względu na to, że jest to nowy bóg, to teraz będziemy sobie nim nagrywali. Mam już za sobą Siege'a, ten nowy mod. Pomyślałem, że jeszcze do kompletu dorzucimy 3v3 i arenę. Plus Assaulta na koniec. Conquesta powiedzmy, że sobie zamienimy z tym Siege'em na razie. Zobaczymy, jak długo on pobędzie na liście gier. Jeżeli na przykład byście woleli jeszcze zamienić którąś grę zamiast Siege'a, bo wam się Siege bardziej podoba, to piszcie w komentarzach. Możemy ewentualnie zrobić 3v3, 2 Siege'e i 1 Assault, tak? Jeżeli tak będziecie woleć. No zobaczymy ogólnie, jak to będzie wyglądać. Wszystko zależy od tego, co wy chcecie oglądać, tak? Jeżeli będziecie bardziej za tym, żeby nagrywać więcej Siege, bo bardziej wam się podoba, a Conquestów i Joustów już się naoglądaliście wcześniej w moich filmach, no to po prostu dajcie mi znać w komentarzach, nie ma najmniejszego problemu. Dla mnie to bez różnicy, co ja kliknę, czy to będzie Joust, czy to będzie Conquest, czy to będzie Siege. Ja po prostu lubię grać w Smite, a jaki to będzie tryb, to nie ma najmniejszego znaczenia dla mnie. Staram się nagrywać każdym bogiem trzy różne tryby, żeby po prostu urozmaicić grę, tak? Żeby pokazać wam, jak wygląda gra danym bogiem na każdej z map. Plus asaulcik dodatkowy, taki na rozluźnienie. I to będzie tyle. Dobra, akurat dzwoni mi telefon, więc widzimy się już w ekranie logowania. Okej, moi drodzy, omówienie składów. Niszczyciel gra Merkurym, Rafalaida gra Zeusem, ja gram Ozyrysem, w drużynie przeciwnej mamy Sylę, Ahmuzyn Kaba i Herkulesa. Ja zapomniałem wspomnieć o tym, że jestem w party z Niszczycielem i Rafalaidą. Akurat fajnie się złożyło, bo jak napisałem na klanowym czacie, że potrzebuję dwie osoby do gry i czy jest ktoś chętny, to zgłosili się akurat tutaj ci gracze i ci klanowicze i oni byli tylko jedynie we dwóch chętni. Chętnych podejrzewam, że może i było więcej, ale tylko oni byli po prostu poza grą, w lobby sobie czekali na jakąś grę i aktualnie tak się trafiło, że jest nas, że było nas trzech i się tak dobraliśmy. Okej, moi drodzy, widzę, że tu się coś nieco przedłuża. Ten ekran wczytywania, także myślę, że zobaczymy się już na linii. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, już jestem w grze. Już nawet pozwoliłem sobie rozdać skille i kupić podstawowe itemki. Ja poszedłem w buty pod Physical Powera, ale jednak będę się składał bardziej tak pół na pół. Trochę tanka, trochę powera, ze względu na to, że mamy Zeusa, który jest magiem, mamy Merkurego, który jest depsem, a u nich z kolei jest i Herkules, on jest wytrzymały, Syla jest magiem, Ahmuzyn Kap jest hunterem, czyli takim ADC, czyli no tank by się przydał, tak? Chociaż taki pół na pół, coś takiego jak Chuck mniej więcej. No zobaczymy, jak to ogólnie wyjdzie. Wszystko zależy od przeciwników tak naprawdę. Jak to się potoczy, to jeżeli będą na przykład bardzo mocno obrywać na początku, no to podejrzewam, że pójdziemy za ciosem, wszyscy się złożymy po jak największy damage i będziemy ich tutaj męczyć. Ale na chwilę obecną ogólnie ja na razie tutaj przyjmę rolę takiej osoby przyjmującej damage. Okej, Zeusowi udało się niebieskiego zostawić. A propos jeszcze tego wybierania składów, ja ogólnie robię to na tej zasadzie, że piszę na klanowym czacie, kto jest chętny do gry. Jeżeli potrzebuję dwóch osób, a jest chętnych pięć, no to ja po prostu pomiędzy tymi pięcioma osobami robię jakiś tam mini konkursik, mini losowanie, coś, żeby po prostu było porówno. Na zasadzie, żeby było mi łatwo ogólnie wybrać, tak, pomiędzy tymi osobami. Ja tutaj ledwo przeżyłem. Nieźle. Ledwo przeżyłem w ogóle ten atak. Na razie nie będę się w żadne activaty zaopatrywał.
I tak wygląda ogólnie u mnie zasada wybierania składów. Jeżeli było tylko dwie osoby chętne, a ja potrzebuję dwóch osób, no to ja tutaj nie będę żadnych tam wyliczanek robił, tak? Ale umówmy się, że ogólnie jakieś tam jednak kryterium czasami trzeba spełnić. Na przykład, nie wiem, wybrać liczbę od 1 do 10, kto będzie najbliżej mojej liczby, tego zaproszę do drużyny. No proste takie, wiecie, losowanki. Ogólnie. Ogólnie takie zasady sobie wymyśliłem. Nie wiem, czy omawiać wam od nowa Ozyrysa. Omawiałem wam go przy okazji Siege'a. Także no. Mogę tutaj ogólnie jeszcze raz omówić te skille, ponieważ zazwyczaj omawiam je przy okazji właśnie gier Joust, bo od nich zawsze zaczynamy sobie bogów. No a tutaj jakoś tak było wyjątkowo, że jednak ten Siege rozpoczął nam i w Siege'u macie wszystkie skille omówione Ozyrysem. Ewentualnie mogę wam szybko powiedzieć: rzut toporem, strzelenie z bicza, oplątanie przeciwników i czwórka to jest ulti, czyli taki skok, powiedzmy, jak u Tyra. No to był ten bicz, on slowuje przeciwników, a na przykład mi daje speeda. Jedynka to taki topór, którym się rzuca, on też slowuje przeciwników, a trójka to takie opętanie, które tam po około 4 sekundach chyba stunuje na sekundę. Ja jakoś tak pokrótce jestem w stanie wam powiedzieć mniej więcej. I później, prawda, standardowo spamujemy sobie po kolei. Oj, 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 oj. Straszne tutaj rzeczy się dzieją. Ojejku, bardzo straszne. Straszniejsze nawet niż mi się wydawało. Ledwo przeżyłem tu w ogóle. Tutaj prawie Herkules, kurczę, Zeusa nam zukradł. Ale na szczęście skończyło się to lepiej, ponieważ tylko jednym killem z ich strony. Mi i Zeusowi się upiekło, na szczęście. Daliśmy radę przeżyć. To jest zaleta potek, tak? Jak zainfekuje nas na przykład Ahmuzen Kab tymi swoimi pszczołami, odpalimy potkę, to w sumie obrażenia od tych pszczół na początku praktycznie wyrównują się z obrażeniami, które robi z życiem, które przywraca potka, tak? Ja na razie nie mam tu za bardzo itemków, żeby tak się wpychać. Zaraz będę musiał się cofnąć. Och, nie to. O Jezu, znowu nie to. Be right back, be careful. Dwa podstawowe teksty. Tak jak mówiłem, buty kupię do fizykala, natomiast teraz już podejrzewam, że będę sobie inwestował w jakąś tam tarczę, żeby po prostu przyjmować na siebie więcej ataków przeciwników. Pójdę sobie tutaj w takiego shielda, on final aurę ma do physical protection. No przyda się, bo jednak tutaj Ahmuzen Cup będzie później, no będzie potężny, tak, bo on i bardzo szybko bije i bardzo mocno później. Syla też jest niebezpieczna, ale Syla jednak jest ograniczona cooldownami z czarów, tak? A jednak Ahmuzen Cup będzie autoatakiem po prostu niszczył później, także tutaj jednak na tym będę chciał się skupić, żeby przed nim, że tak powiem, przed nim się strzec. Strasznie gardło mnie boli ostatnio przez te 3 dni. Jest to bardzo, bardzo duży problem dla mnie. No i co? I tutaj... No i tyle. Ja jeszcze tam robiłem co mogłem. No ale powoli, powoli będę im dawał do zrozumienia, że to ja tutaj na siebie będę przyjmował damage. I to mnie mają atakować, a nie Merkurego czy Zeusa. No i tutaj w sumie wyparłem na nich taką opcję, ponieważ no najpierw chyba tylko ja zginąłem. Merkury chyba w ogóle się cofnął, ale nie mam takiej pewności. Okej, na razie to będzie tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy, ponieważ nie mam za bardzo dużo pieniążków. Teraz dopiero Zeus zginął, Merkury dwa razy. Okej.
Jak widzicie, mój atak dwójeczką już tam jakieś podstawowe obrażenia robi, około 200 na Chmuzenkabie. Także no zobaczymy jak to będzie w dalszej części gry, jak już podkupię podstawowe rzeczy. Teraz tak naprawdę no mogę tylko takie z daleka ataki, ale one są bardzo, bardzo mało, bardzo krótkodystansowe, tak? Mały zasięg jednak jest tej dwójki. Jedynki zresztą też, no zwróćcie uwagę, do tego płotka ledwo bym dorzucił. Tutaj też jest to ograniczone dosyć. I cały czas ten Herkules się czai. Ja tak mogę tylko. Ja tutaj zwróćcie uwagę, zaraz będzie ten stun. O. No, pięknie. Pięknie. Coś tam mniej więcej powiedzmy się udało. Tutaj podejrzewam, Merkury będzie teraz próbował Scylę z ulti polecieć, ale chyba jej się uda zwiać. Ochmuzena chyba w ogóle zerwało, tak stwierdzam. Także ja nie będę tutaj go atakował. On sobie stoi już od dłuższej chwili w tym miejscu. Ok. Teraz zwróćcie uwagę, jestem zarażony. I mogę sobie w tym czasie wypić potkę i ona mi te obrażenia niweluje, tak jakby od tego ula. W ten sposób. No i zobaczymy. Na razie jest 2 do 4, nie jest tak źle, no ale też nie jest jakoś super. Super by było, jakby było 4 do 0 dla nas. Ale niestety, tutaj początek mieliśmy nieco trudny. I widać, że osoba, która jednak tutaj gra Herkulesem, ona tutaj jednak no jest ogarnięta, tak? Bo Herkulesem jest takie combo, którym to po prostu on wskakuje, przesuwa nas takim uderzeniem swoim, nie wiem jak to nazwać, i wciąga tym nas, tak, do walki. Teraz pewnie coś takiego będzie. Uderzenie maczugą w podłogę. Teraz próbował chyba to osiągnąć. O, pięknie. Pięknie. Okej. Jak na razie tutaj się nieźle bronimy, ale no z samego bronienia się tutaj nie bardzo tę grę wyżyjemy, coś czuję. Musimy się tutaj bardziej postarać. Pięknie. Nawet nie zdążyłem nic użyć. To właśnie był ten atak Herkulesa, o którym wam mówiłem. Uderzenie maczugą, przerzut i wjazd, po prostu, żeby jeszcze oddalić kogoś, powiedzmy, od wieży. Tak ogólnie procedura wygląda. Zobaczymy, co tutaj chłopaki wymyślą. Ja w tym czasie pokuszę się o zakup kolejnych itemków obronnych. No, jednak taką rolę sobie tutaj przyjmę. Będę starał się tankować, bo jednak widzę, że bez tego tanka może być ciężko. Bardzo ciężko. A Ozyrys również taką funkcję może spełniać dzięki swoim po prostu skillom, tak? Bo on tutaj ma skille i bijące, i slowujące. Także. Z tego toporu za 52, natomiast dwójką za 200 mniej więcej. Także no teraz fajna jest okazja, bo jest tylko Scylla i Ahmuzen, a oni są tacy no papierowi, tak? Nie są jacyś tam mistrzowie wytrzymałości. No ale z kolei. Takie coś tutaj możemy sobie ewentualnie zrobić. Okej. No widzicie, wystarczy wykorzystać okazję, w której ich tanka, powiedzmy off tanka, bo Herkules to nie jest taki typowy tank. Pełni funkcję takiego off tanka bardziej. I wtedy możemy. Okej, ja tutaj przyjąłem trochę na siebie.
Poslowowałem wszystkim, co miałem i chyba teraz będzie okazja do powrotu. Chociaż nie, ja sobie tutaj postoję, przynajmniej popróbuję, żeby pobronić. Okej, jak już jest Zeus, to już jest wszystko. Teraz ja się cofnę. I możemy kupować dalej. 1810, no nie stać mnie aż tyle, szkoda. Czy będzie mi potrzebny jakiś tam blink? Blink może nie, ale zwróćcie uwagę, jeżeli ja kupię sobie teraz Activate'a do slowowania, to będzie świetne. Bo ja będę miał slowa z bicza, który pozwoli mi z tego bicza i z tego ataku, który pozwoli mi dogonić przeciwnika i jak już go dogonię, to wtedy będę mógł użyć tej flagi i już w ogóle praktycznie on w miejscu będzie w stanie, bo flaga spowolni go co nieco. Mój atak też go spowolni, także tutaj już będzie taka kumulacja slowów ogólnie. Oj, nieźle. Nieźle widzę, tutaj sobie pogrywają. Mogłem wykorzystać tą akcję, bo teraz już Syla wróci i nie będę w stanie nic zrobić. O, teraz była super okazja. Teraz by była super okazja. Jakby się cofnął Herkules, to ja tutaj normalnie wpadam na stówkę. A i Hachmuzen też wrócił. I teraz prawdopodobnie Syla się cofnie pod bazę i będzie tam stała. Czy pod wieżę, tak? Nie pod bazę, tylko pod wieżę. Oj, ale potężnie otrzymał tutaj atak na siebie. No to już się zakończy na pewno śmiercią. No ja tutaj nic więcej nie jestem w stanie w ogóle zrobić. Oj, uciekam. Świetnie, uciekło mi się, udało mi się zwiać tylko i wyłącznie dzięki mojemu ulti. Gdyby nie to, to po prostu prawdopodobnie bym zginął. Jak widzicie, no tutaj pewnie tą funkcję tanka. No ale to nie jest jakaś tam funkcja, do której Ozyrys jest ogólnie stworzony, tak? Czy tutaj Merkury sobie poradzi? Jeden atak mi brakuje, żeby zabić. Za moment tutaj dołączymy. Ale chyba nie dogonimy niestety. Zwróćcie uwagę, to był Slow Gigant. To był Slow Gigant, tak sobie to nazwę. Bo to było połączenie dwójki, jedynki i flagi. To podejrzewam, że Hachmuzen Cup, nie wiem, miał spowolnioną postać chyba do 100% co najmniej. Czy tak naprawdę nie poruszał się prawie wcale. Zaraz możemy sobie to wszystko zliczyć, bo podejrzewam, że te slowy ogólnie powinny się stakować. Nie mam pewności, czy tak jest. Ojejku. Nie mam pewności, czy tak jest. Świetna okazja, to żeby tutaj zabili. Albowiem, no, może nie zginę. Ach. Zwróćcie uwagę, bandaże nie złapały mi przez skałę. Kiepsko, nie wiedziałem, że nie łapią. Miałem nadzieję, że jednak im się uda. No, ale tak się nie stało. Okej, oczywiście kupię sobie jeszcze tutaj... czy to albo to, albo to, albo oba te itemki, one będą bardzo dobre przeciwko Syli, przeciwko Herkulesowi zresztą też. Także taka będzie teraz procedura. Nie będę tutaj na razie stopował. Zobaczymy sobie tą akcję. Niszczyciel, świetny gracz ogólnie. Bardzo często gramy wspólnie i zawsze zachwyca mnie, szczególnie swoją grą. Isis, tak? Isis czy Isis? O ile pamiętam, to naprawdę super.
Z Rafalaidą chyba też miałem okazję już zagrać. To naprawdę waszyniki są bardzo pomysłowe, ale przez to też bardzo ciężko je zapamiętać, ponieważ często waszyniki. Ojejku, ale potężne to było. Waszyniki są inne w Smite niż na YouTubie i to już w ogóle jest totalnie miazga, żeby to wszystko zapamiętać. Także po prostu najczęściej w grach posługuje się imionami bogów, tak? Bo tutaj, jeżeli mówię o Zeusie, to wiadomo, o kogo mi chodzi, tak? O, nawet nie musiałem multi używać. Zresztą nawet jakiego użyłem, to i tak nie pocelowałem. Także na jedno babka wróżyła, czy jak to tam się mówi. Nie, jakoś nie znam konkretnie tego powiedzenia. No i to będzie pewnie próba wciągnięcia przez Herkulesa kogoś z nas pod wieżę. Prawdopodobnie jak miniony tutaj podbiegną. Teraz będzie taka próba. Zwróćcie uwagę. To było do przewidzenia. O, pięknie. Tutaj dostałem podepchnięcie od Herkulesa. No ale jednak ten slow jest niezastąpiony. Ja tutaj szybciutko podbiegnę się uleczyć, kupić coś i wracam na linię. Trzeba bronić Feniksa po prostu. Nie mam tutaj innej opcji. Tak, jak widzicie, jeżeli przeciwnik wyjdzie z tego okręgu, to moje bandaże automatycznie się rozrywają i nie jestem w żaden sposób tutaj. Zwróćcie uwagę, on go w ogóle dogonił, to jest niesamowite. Cieszy mnie to, ponieważ mamy killa, a oni postanowili się cofnąć. Przestraszyli się jednak. Jak my nacieramy, to trzeba się cofnąć. Jednak zwróćcie uwagę, Sylla bardzo mocno bije mnie, mimo tego, że mam itemki pod protection. Może nie pod taką typową protekcję na magię, ale jednak trochę tej protekcji mam, tak? Tak, tutaj świetny pomysł. Tak, ja tutaj się pogodzę ze śmiercią, chociaż udało się bez śmierci. Nie wiem jak, ale chyba po prostu wieża nie biła mnie aż tak mocno, jak myślałem, że będzie. Ten itemek jest w miarę zrozumiały ze względu na Sylę i ze względu na Chmuzena, także ja w niego sobie pójdę. Miałem składać pół tanka, pół atakującego. Ale zauważyłem, że jednak tutaj niszczyciel z Zeusem robią praktycznie całą robotę ataku za mnie. Także ja tutaj po prostu skupię się na tankowaniu i taką rolę sobie teraz obiorę. Nie będę tutaj już pchał się w ataki. I tak moje ataki tutaj sporo robią. Nie by było, jakby mi się udało zaatakować kogoś z tego bicza. Wtedy by była okazja go spowolnić co nieco. Może teraz? Tak, teraz się udało, ale za to drużyny nie ma mojej. Ja bym się cofnął. Bo nie ma Herkulesa, jak widzicie, no nie wiadomo co się z nim dzieje. Cały czas trzeba mieć. Tam jest, dobra. Teraz jest ich dwoje. Mamy przewagę. Zwróćcie uwagę, no oni tutaj. Jak są nierówne szanse, jest ich dwoje na troje, to od razu jest automatycznie powrót pod wieżę. Tutaj niszczyciel on gra bardzo agresywnie. Zwróćcie uwagę, nic mi to ulti nie zrobiło, tak? No niestety, wykorzystałem wszystko.
wszystko co miałem. Ale nic to tak naprawdę nie zmieniło, bo zginąłem. Zginąłem ja i zginął Zeus niestety. Teraz został zabity Felix. Zobaczymy jak to będzie w najbliższych sekundach, jak to się potoczy. Oni nie poszli za ciosem. Oj, po 700 kryty na minionach to już sporo jak na Merkurego. Być może on będzie tutaj nawet próbował się zaatakować. Och, za 600, świetne atak. Och. Za 900. To jest to. Merkury dobrze ubrany, a z tego co widzę, to niszczyciel bardzo dobre itemy dla Merkurego kupuje. To jest właśnie klucz do sukcesu. Dobry deps z dobrymi krytami, świetnie się leczy. On po prostu musi zacząć bić. To takie stanie pod wieżą i przyjmowanie wszystkich ataków na klatę, to deps tak nie powinien grać. Także dobrze, że tutaj niszczyciel o tym wie i po prostu atakuje, tak? Tutaj chyba przypadkiem jakoś zabiłem. No niestety Herkules dużo mocniej ode mnie bije i dużo lepiej się ode mnie leczy, a nie wiedziałem, że zostałem sam. Gdzie się podział Zeus? Chyba go zabiła Syla, ale niestety na tą akcję nie miałem już wglądu. Kupmy coś jeszcze, może teraz coś do powera, czy to coś zmieni? Być może. Przydałoby się coś, co... O, super, fajny item, ten by mi się przydał, no ale już jest po grze, bo oni zaatakowali naszego tytana we dwójkę, a my nie zdążyliśmy się wskrzesić, niestety, no ale to nic, bardzo fajna gra, wyrównana w miarę wyrównana, nie mówię, że wyrównana, bo jakby była wyrównana, to być może byśmy wygrali, ale ogólnie bardzo, bardzo mi się podobało. Okej, moi drodzy. Mam nadzieję, że również Wam się podobało. Oczywiście komentujcie, oceniajcie i subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym materiale, który będzie to Arena w wykonaniu Ozyrysa, a następnie będzie Assault. No i tak się właśnie to będzie miało w najbliższych dniach. Wielkie dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się.